Siema ludzie, z tej strony Kyrzy, a to jest nowa aktualizacja The Binding of Isaac Community Remix. Teraz mamy wersję 1.3.2. Powiem szczerze, już grałem raz na modzie Insane, doszedłem do Katidy, ale zginąłem na samym Isaacu. Tak, na samym Isaacu. I nie chciałem sobie spoilować Adama, dlatego sobie wziąłem Isaaca i tak spotkałem jego... I tak spotkałem item startowy Adama, więc coś tam już sobie zaspoilowałem. Jak widzimy... Nie będę przepadał do postaci, ponieważ ma strasznie mały damage i ma duży speed. To akurat może być w porządku. A ja po to już znam. Dajemy insane. I zaczynamy. Insane sprawia chyba, że czasem nie można, że po prostu, że nie można, tylko czasem nie dostajemy itemu lub przedmiotu od bossa. Ma to jabłko. Nie musi być ładowany, jedynie ustalamy, czy będziemy mieli wielki fire rate i słaby damage, czy może na odwrót. Jak możecie się domyślić, ja wolę na odwrót. Czyli większy damage i słaby fire rate. Ponadto, z tego co widziałem, dostajemy większy damage. W sumie jakoś nie zwracałem wcześniej uwagi, więc nie wiem, czy od wszystkich przeciwników, ale bez wątpienia Curstum nam zabija tyle samo, co włąb po prostu. Całe serduszko. Mimo to, że jesteśmy na basemencie, caves'ach czy devsach. O, poważnie. Zobaczmy, co mamy tutaj. Mamy range up. No cóż, to nie jest najlepszy początek. Ten speed myślałem, że będzie jakiś powalający, a tu nic specjalnego. Wow, okej. Tak, na razie łatwo idzie. Walka ze Stevenem nie jest skomplikowana, więc tutaj nie powinno być żadnego zaskoczenia. Żadnych niespodzianek. Boję się, że po prostu teraz mi eksploduje, jak do niego strzelę, więc nie spamuję tak, jak powinienem. Też no, jakby się wydawało, że jest optymalnie. O właśnie, o tym mówię. Jest. Do Curstumu nie wchodzimy, bo byśmy po prostu zginęli. Tak zwyczajnie to bym wszedł. Jak widzicie w Community Remix. Dali ten... przy zmianie poziomu... tą samą animację jak w wypadku Samsona. Po prostu widzieliśmy przy zmianie poziomu na środku Samsona, o to mi chodzi. Okej. Okay. Załatwmy bossa. Okej. Wtedy jakoś nie miałem OP builda. Nawet dostałem dwa itemy Gapiego, ale trzeciego nie znalazłem. Pageant Boy mi tutaj nie pomaga. Możemy sobie pozwolić jedynie na deal za jedno serduszko. I to zrobimy. I to zrobimy. Okej, okay, z tobą za bardzo nie pogadamy. Potrzebujemy koniecznie kluczyk, ponieważ do tej pory nie dostaliśmy żadnego przydatnego itemu. Dobra, jest kluczyk. To znaczy, Money Increase Power jest przydatny, ale nie w tym momencie, kiedy mamy 8 centów. Range Up! Jak można się domyślić, z itemem mogliśmy prosić o lepszy item. I tym razem nie dostajemy o wiele lepszego. Ale wyjmę chociaż z rotacji, żeby nie było. Może akurat do jakiejś biblioteki wbijemy. Sekundka. Przepraszam, że tak rzadko teraz wrzucałem odcinki, ale chociażby dzisiaj miałem zajęcia od 8 do 18. To jest prawda, że nie było non-stop i tam miałem przerwy, ale to wyglądało tak, że wracałem do domu na pół godziny, zjadłem sobie obiad i wychodziłem. A oprócz tego to jakaś
Też troszeczkę brak organizacji czasu. Wow, wow, wow. Okej. Okay. Po prostu... Jak mogę, to nagrywam, jak nie mogę, to niestety nie nagrywam. Range up. Jeszcze bym sprawdził ten range. No jest w porządku, po co mam więcej? Dobra. To jest tak, można powiedzieć, jeżeli będę miał pretekst, żeby zresetować ten run, to po prostu też szukam pretekstu, żeby to zresetować. Ale też nie chcę się poddawać, dlatego dalej będę to męczył. Jak zginę to? O, trudno. Ale mamy jeszcze czas, więc zaczniemy od nowa. Jak przeżyję, to... O, fajnie, może tym razem lepiej się zacznie. Szczególnie właśnie dla jego się obawiam, bo on jest nieprzewidywalny. Okej. Żadnych soul heartów, żadnych użytecznych itemów w... Terrariumie. Jeden kluczyk, jedna bomba, 9 centów. I dwa potencjalne miejsca na secret, więc nawet nie będę marnował tej jednej bomby na zaryzykowanie, że być może tam będzie coś przydatnego, jak na przykład kasa w naszym wypadku. Kolejny kluczek, świetnie. I ten pokój jest straszny. Ale przynajmniej oni troszkę współpracują, w sensie nie próbują ognia krzyżowego. Tylko się ustawiają po kolei. Zobaczmy, co mamy w challenge roomie. Mamy zwykły chest. Tak samo to jabłko nie jest jakieś specjalne, więc chętnie bym to zmienił na... Na ten moment to spokojnie może być Book of Shadows. Jak można się domyślić, teraz ten... Mamy zwyczajny... Fire Rate Damage. Spóźniłem się, dammit! O nie, musimy zacząć od nowa. I przepraszam, ale nie grałem tu na start. Zagapiłem się po prostu. Wiedziałem, że mam użyć spacji, jak będę kończył, ale... Nie zrobiłem tego, nacisnąłem jak zginąłem. A cóż. Ale ten speed jest świetny, nie wiem dlaczego przed chwilą wydawało mi się o wiele mniejszy. A! No tak, to zależy od trybu. Teraz szybko, teraz wolno. Okej. Okay. I dajmy teraz na szybko. O. I tak można strzelać. Niepotrzebnie poszedłem w tą stronę, żeby robić unik, ale na szczęście wyszło. Dwie bomby. Nie wiem, czy to jest bug, ale po raz kolejny już mi się zdarzyło zauważyć, że widzę jedną bombę, to że po prostu dostaję dwie bomby na sobie po pokonaniu właśnie tam pokoju, zamiast dostać taki 1 plus 1 free. Jak to znamy już ten z chociażby Wrath of the Lamp. W sensie bez komunikacji, już to widzieliśmy. Okej, okay, jest kluczyk. Jeszcze tylko... Ty! No, kończymy, kończymy. Soul Heart się bez wątpienia przyda. I nie ma tu nic więcej do zwiedzania, więc idziemy stąd. Okej, okay, zróbmy to... Znaczy to nie ma po co. W sumie, bo i tak rozwalimy dwa kamienie i jeżeli będzie wejście do Secreta, to tutaj znajdziemy. Ale mam jakieś przyzwyczajenie, że zawsze tak robię.
Okej, okay, a tak? Zobaczymy. Ten damage. Ten damage. Uwielbiam go. Nice. Damage up plus health up. Połówka Soul Heighta i co ciekawego dostaliśmy? Spirit of the Night wersję Sacred. Okej. Okay. Spirit of the Night jest świetne. A Dead Dove jest równie dobry, bo jest to identyczny item. A musimy jednak mieć większego speeda. Jak widzicie, jeżeli zmieniamy typ, to jest to jednocześnie speed down i to jest troszeczkę bolesne. Teraz zmienimy to sobie. Aj, nie zdążyłem. Liczyłem na to, że właśnie zdążę zanim się podpali. Na szczęście już zabraliśmy troszkę obrażeń. Znaczy, no, zadaliśmy troszeczkę obrażeń, więc poszło o wiele szybciej. Okej. Mamy speed down, ale przynajmniej health up. Mamy aż 3,5 soul hearta. Pewnie zmarnujemy 2. Też nie, zmarnujemy 1 wchodząc do Crusteumu, więc dla mnie spoko. Chciałbym dostać kolejny health up. Let's do this. Przypomnij mi, mam damage mode, okej. Okay. Teraz jest dobrze ustawione. Na razie ani jednego specjalnego. No, po prostu te pokoje jak na razie były proste. Bez wyzwania. Możemy je ten szybko zwalić. Co sobie zbierzemy? Serduszko i Soul Heart. I wracamy. Tym razem nie udało się tak jak wcześniej znaleźć od razu bossa. Trzeba troszeczkę się... Trzeba po prostu pozwiedzać troszeczkę zanim znajdziemy bossa. Wracamy do 4 Soul Heartów, więc jest spoko. Tylko itemy mu na razie nie widać. Mam nadzieję, że będzie. I że będzie w nim coś porządnego. Muszę się nauczyć tego, że muszę zbierać czerwone serduszko, bo ja mam od razu przez te wszystkie miesiące grania na Wrath of the Lamb przyzwyczajenie. Muszę się pozbyć tych czerwonych serduszek jak najszybciej się da. Ponieważ będę miał pole raid i wtedy będę miał... Fajnie. A tu za chwilkę wbijemy. A tu... Teraz już tak nie ma i tak nie będzie. Tak mi się wydaje. Znaczy jeżeli będzie pewność... Jeżeli będzie sposób na zapewnienie sobie pole raida, no to... Wtedy będzie warto tak robić. Ewentualnie być może będzie jakiś odpowiednik, w sensie i ten podobny, albo zupełnie inny, który też będzie nas zachęcał do posiadania samych Soul Heartów. Nawet jest Community Remix i ten z Dilfederville, nie wiem jak się nazywa niestety, ale wielokrotnie go widzieliśmy i on działa na właśnie zasadzie ten krzyżyk srebrny, że im mamy mniej czerwonych serduszek, tym mamy większy damage. Bo mi bez wątpienia się przyda. Dodajemy sobie speeda. Zobaczmy co mamy tutaj. No, jak widać itemy mu nie ma. Cały Soul Heart ten w plecy. Weźmiemy sobie Eternala i schodzimy. Potrzebujemy damage'a.
Ja w ogóle pierwszy raz jak grałem właśnie, bardzo się udało, bo dostałem Lucky Food i mogłem sobie pozwolić na gamblowanie chociażby Soul Heartów z Fortune Teller. Tak samo ten muchy nie były dla mnie problemem, bo z Katol dostać mając Lucky Food to nie jest problem. To jest tylko kwestia czasu. Aj! Tracimy te serduszka. Ale jeszcze nie źle. Okej. Muszki atakują. Uciekamy, żeby nas muszki nie załatwiły i wracamy do akcji. To jest fajne, że kilka razy w pokoju można używać jabłka. Aj, aj! Okej, kibok mi nie uratowało. No, czego żyjesz, pająku? Teraz wymęczymy tą kupę. To brzmiało strasznie. Nie, to potrzebujemy speeda. I będziemy użyć bomb. Teraz. Aj, damn it. Myślałem, że minie tą kupę czerwoną. Pozbądźmy się tych serduszek troszeczkę. Mam ich za dużo. Może być. Szukamy jeszcze itemu. O ile jest. Bo tego nie da się teraz zagwarantować. Mamy money equals power, więc wykorzystamy te wszystkie serduszka na zarobienie troszeczkę kasy. No, gin. Tu pewnie też bijemy. Aż niekoniecznie. Okej. Nie wiem, czy tutaj wbijemy. Ale tylko połówkę sulcheta. Okej, nie wiem, ile mamy tych serduszek. Więc sprawdzę najpierw. Do sklepu można by wbić w ogóle. Okej, tutaj nic nie ma. Co tu mamy? Całe jedno. A po drodze mamy jeszcze 1,5. 2,5 serduszka w sumie. Poważnie. Trzy razy można było użyć, wow. Okej. To nam musi starczyć. Nie chcę mi się ryzykować, ten.
Wiem, że mógłbym zejść do połówki serduszka, wejść do Bostropium, a potem podnieść te serduszka, ale nie chcę tego robić. Okej. Co to jest? Shot speed down, to jest zaleta? To jest plus? Nie wydaje mi się, ale niech będzie. Okej. Tej muchy chciałem się pozbyć. Nie widziałem, jak uniknąć tego na górze, więc... Ale zapomniałem zupełnie o tej muru... O tej muru... Gadżet. Polski taki tylny. Gapiłem się na typa na górze i zapomniałem, że mucha mi po prostu da się na dole. Jeżeli chciałem powiedzieć po polsku, to jakby to brzmiało. A brzmiało troszkę inaczej. A, demet. Nienawidzę tego pokoju. Mimo to, że tym razem jakimś cudem nie dostałem damage'a. Sekunda, okaże się jeszcze. Okej. Okay. Mimo, że na tym pokoju nie dostałem damage'a, to i tak nienawidzę go. Świetnie, monster dwójeczka. Co? Nie zwaliłem tego shitu? No strzelaj! Dobra. Jedno serduszko to jeszcze można przeżyć. Okej. No, końcóweczka. I nie ma nic. I nie ma nic. Challenge room zamknięte, ale to znaczy, że nie dostaliśmy teraz itemu, znaczy, że powinniśmy się rozglądać za treasure roomem. Albo jak to woli, item roomem. Ja przynajmniej tak mówię. Od zawsze. Okej, mamy tu spuki. Już nie. Okej. Soul Heretic się bez wątpienia przyda. A i ta głowa. Wyjazd. Keta. Magician. No nic specjalnego. A tylko zużyjemy ją tutaj. No chodź, no chodź. No, no, dziękuję bardzo. 4 bomby. I dalej szukamy naszego przedmiotu, który bez wątpienia będzie OP. A przynajmniej mam taką nadzieję. Ponieważ jeżeli nie będzie OP, to będzie słabo. Jak coś widzę tego, ten Tinted Rock. Ciebie znamy. Nie wiem, czy chcę to używać. Shot speed down. W jaki sposób to jest pozytywny pil? Od której strony? Nie chciałem dostać od pyszcza. To znowu ta mucha się na mnie rzuciła. God damn it.
No jak nie nagrywałem, to było mi o wiele lepiej, ale to też zależało od itemów. Tam miałem troszkę fajne z itemami. Nie były OP, ale były bardzo przyjazne. Okej. Okay. Na szczęście mamy jeszcze troszkę punktów zdrowia. Więc może przeżyjemy. No to bez wątpienia nie jest OP. Stracimy sobie tylko Solheta. Okej, okay, a ty? Cóż, zdałem. Tak, mogło być gorzej. Bez wątpienia mogło być gorzej. Woda mi się kończy, zaraz będę jeszcze bardziej niewyraźnie mówił niż obecnie, chociaż to jest mało możliwe. Ale jednak, challenge accepted. Okej, okay, poziom wyczyszczony. Jeszcze został nam ten challenge room, którego wątpię, że będę challenge'ował. Chyba, żebym miał skeletonki chociażby. Albo kompas. Się kurczę rzuciły na mnie. Jak głupie. Okej. Okay. Na spokojnie, żeby nie dosyć jej obrażenia. Bo byłoby głupio troszeczkę. Tu też nie będzie problemu. Okej. Okay. Serduszko jakby zaczeka na mnie. I boss. Tylko jak wiecie, nie możemy tutaj od razu pójść, niestety. Trzeba najpierw załatwić cały poziom. Ewentualnie mieć jakiś teleport, potem dopiero wbijamy. Sklepik, okej. Okay. Na spokojnie. No. Pewnie grid. No nie. Liczę, że zmieni. Chociaż. A. Kupimy tylko to. Nie będę na boty je wydawał. Jeszcze będę miał pecha i nie pozbędę się nigdy tego jabłka. Okej, te muszki nie miały jakiegoś powalającego damage'u. Wow! Akurat ja chciałem tam iść. Okej, kolejne serduszko. Bardzo fajnie. Oj, przesunęły się. God damn it. Jakby nie robiły masowego ataku, byłoby łatwiej. Masowy atak. Masowy atak. Okej. Okay. Musimy tylko ten Sulkaeta zmarnować, żeby powalczyć z pająkami. Chyba to było? Tu mamy 2,5 serduszka ogólnie. Okej. Okay. Więc jest spoko. Jak wiecie, moja najmniej ulubiona wersja Chubbiego. Co teraz ucieka? Wow! Co było strasznie mylące. Co to miało być?
Okej, to się może przydać. Okej, jest coś. Okej, to było zbyt ryzykowne. Nie wiem, dlaczego tak się męczę z tym pokojem. Nie powinienem tego robić. Kolejny kluczyk. No i... no niestety tym razem nie będę miał dobrych itemów. Może innym razem będę miał troszeczkę więcej szczęścia. 2,5 serduszka. Liczę na kilka surfartów przy odrobinie szczęścia. Jeszcze poszukamy tego secreta. Aj, nie, nie ten sposób. Ten sposób. Dalej. Tego nie potrzebuję. Okej, może być. Może wrócimy tu jeszcze. Tutaj łatwy pokoik. No tu spóki już zwolniło. Tam mamy po drodze, więc ludzi nie zapomnę. Okej, tym razem nie ma kluczyka bonusowego. Wow, ten spawn. Już byłem pewien, że to nie koniec. Okej, czyli muszę wziąć... to. I całą ten, resztę. Chyba nie będę wracał do tego... czy... arcade'a. I idziemy na bossa. Najgorsze obecnie matki dostaliśmy. Okej, żyjemy jeszcze. Tą stronę. Okej, okay. Drzwi się przesunęły, dammit. Ten damage nie jest za bardzo zadowalający. Ajajaj, te typki. Ich nienawidzę. Też. Aj, za blisko. Byłem pewien, że łapą tutaj będzie teraz atakować. Akurat tego nie zabija. Te drzwi na górze. Okej, to można. To wiadomo było, że stracę, więc. Była mała nadzieja, że może jednak nie, ale. Wiadomo było, że jednak stracę. Ten setup po prostu jest niespecjalny. Sam kład szedł niewiele tu może pomóc. Się rzucił na mnie głupi pająk.
ginę tutaj. Okej, okay, nie ma nic. Ten sąd jak on jest naprawdę w porządku. Okej. Okay. Troszkę mało życia, trzeba coś by z tym zrobić. Znaleźć jakiś secret? Raczej super secret. O, te diglety nie grajcie taktycznie, no. Jaki wytrzymały. Nie wiem, ile hitów zdałem temu championowi. Ale przynajmniej już padł. Okej, siema Skolex. Teraz boję się podchodzić do tej bomby. Bo nie wiadomo, czy ona istnieje, czy nie. Ej, spóźniłem się. Wow. Okej. Bierze hit może? Tak jest. Yes, please. Te bomby. Wow. Dlaczego stoisz dalej? Dlaczego... Nie wiem, co ty robisz. A dlaczego to robisz? Nie będziemy chyba więcej pokoi zwiedzać. Nie wiem, czy jest sens. Okej. Jeszcze więcej kasy, jeszcze więcej damage'u. Aj. O, jest spooky, jest spooky. Chociaż jest walny jedno, fuck. O to chodziło. A to już niekoniecznie, chciałem go odwalić przy tamtym hicie. Wiem, już po kluczy kresam. Dammit. Aż tyle mam kluczyków, że... Aż jak strasznie nie byłoby mi szkoda, jakbym zapomniał. Aj, teraz bez wątpienia nawet nie dojdę do... Cathedral. Toż no, do Isaaca. Do Cathedral może jeszcze dojdę. Okej. Okay. Pokaż, co to masz. Słabiutko. Dobrze. Więcej kasy, proszę.
A, dobrze, trafię go chociaż raz. Okej, okay, już na spokojnie. 20 bomba. Nice. Oj, 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 nie za... Dobrze, już mamy szansę dużo, że wyjdziemy bez hita. I damn it. Jest. Okej, okay, let's do it. Okej. Okay. Hello. O. A widziałem, że ta fala będzie. Aj, nie udało się włączyć fazy numer 2. Teraz będzie dopiero. Oj, oj, dobrze. Nie miałem szans już sam wyjść bez damage'u. Cheap shot i tyle. Połówka nie przyda. O, dammit. Ten sposób. Okej, okay, może niżej? Stop! 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 No, damage up. Czy muszę go wziąć za chwilkę? Okej, okay, przeżyłem. Bałem się, że ten... Że ta bomba, może mnie załatwić. Okej. Okay. Zostało połówką serduszka, poczekamy. No, zapomniałem, co to robi. Ale chcę mieć więcej serduszek, więc muszę wracać. To nie ma znaczenia, czy to poniesiemy, czy nie. Nie mamy Polaroida. Nice. Można próbować już. Może uda mi się pobić rekord. Let's do it. Oh, damn it. No właśnie, dlatego nie chcę za bardzo podchodzić, a muszę podejść, ponieważ mam nóż. Okej. Okay. Strzel, okej, okay, jedziemy. No strzelaj, Wojtek, no. Okej. Okay. Ajajaj, osaczony. O, to już było głupie. Ale trudno, stało się. Ajajaj.
Trzymaj to. Damn it. Damn it. Jeszcze stoisz. Dlaczego stoisz, Isaac? Odpuść. Masz tu bombę. Daj ci to serduszko. Podejdźcie tu, no. Nie udało mi się tego, jak chciałem. Jest. Jest. Jest zakład. Ajej. Już jest ciężko, nie mamy takiego świetnego speeda. Jak widzicie... Jest. Range up by się przydał. Aj. Okej. Na dwa hity. Na jeden hit. Ale akurat pobity, więc jestem z siebie dumny. Mogę tu liczyć na czerwone serduszko może? Okej. Jesteśmy na dwa hity. Nie, dzięki. Prawie, jedziemy z tym. Wiemy na pewno, gdzie mamy iść. Albo raczej, gdzie nie mamy iść, bo to już sprawdziliśmy. No ja zginąłem w głupi sposób, ale... I tak się cieszę, że pobijemy koniec. Dzięki wielkie ludzie, że oglądaliście. Powiedzcie, czy chcecie zobaczyć więcej survival mode, więcej insane mode, a czy może coś, o czym nie wspomniałem. Dzięki wielkie jeszcze raz, że oglądaliście i do następnego razu. Siema ludzie.